winszuję panu naszemu gospodarzowi gminnemu i szczęściem, i zdrowiem, i tymi kłosami, co lato zbieramy. Ile w tej równiance kłosów i ziaren liczym, tyle panu burmistrzowi tysięcy życzym. Nawiążę dzisiaj do homilii w swoim przemówieniu. Myślę, że to będzie doskonałe rozwinięcie, a też w jakiś sposób uzupełni słowa, które usłyszeliśmy dzisiaj podczas mszy świętej. Chleb. Mogłoby się wydawać, że to nic wielkiego. Mały bochenek, jeden z pierwszych smaków, jakie poznaje dziecko po urodzeniu. Wiele rodzajów, różniących się dodatkami i aromatem, sposobem przygotowania. Niewyróżniający się towarzysz serwowany jako dodatek do wielu potraw. A czy wiecie państwo, jak powstaje chleb? Odpowiedź wydaje się być na pozór prosta. Na początku jest ziarno, które po zmieleniu powstaje, z którego po zmieleniu powstaje śnieżno-biały pył zwany mąką, która po dodaniu kilku składników w dokładnym wymieszaniu i umieszczeniu w piecu staje się chlebem. Niby niewiele, ale żeby wyprodukować jeden bochenek chleba, potrzeba pracy co najmniej kilku osób, a najcięższą z nich wykonuje gospodarz. Zanim zbierze kłos z pola, musi włożyć wiele wysiłku w to, aby przygotować ziemię pod zasiew. Po wysianiu ziaren zmaga się z wieloma przeciwnościami. Chwastami, zwierzętami, długotrwałą suszą, wysokimi cenami paliw i nawozów, czasami też sąsiadami. Gdy łany zboża na polach zaczynają się złocić, rolnik ma nadzieję na dobrą pogodę, która umożliwi mu rozpoczęcie żniw. Bo nigdy nie wiadomo, czy pięknej, słonecznej pogody nie przerwie niespodziewana ulewa, grad czy wichura, która złamie łodygi i położy zboże. W sierpniu, miesiącu, którego nazwa wzięła się od narzędzia używanego do niedawna przez rolników, gospodarze wyruszają, aby zebrać plon. Owoc wielomiesięcznej, ciężkiej pracy. To czas pozornego odpoczynku, gdyż cały cykl przygotowań do kolejnego zasiewu ma się za chwilę od nowa rozpocząć. Czy potrafimy darzyć chleb należytym szacunkiem? W wielu domach nadal kreśli się znak krzyża na chlebie przed ukrojeniem pierwszej kromki. Prosty symbol pokazujący przywiązanie do wiary i wdzięczność za trud i pracę ludzkich rąk. Niestety często bywa i tak, że chleb jest marnowany. Jest to szczególnie przykre w naszych czasach, że w naszych czasach zdarza się to coraz częściej znajdować wyrzucony chleb. W takich chwilach jeszcze doniośnie brzmią słowa polskiego wieszcza Norwida. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie.
jeden wypadek. Patrzysz w telewizor i chodzisz do kina. Jak być wdową z forsą, to ci nie nowina.